Jakie poprawki zespoły przewiozły na Grand Prix Włoch? Mercedes z dwoma małymi zmianami, dostosowanie tylnego skrzydła pod niski docisk, a także dostosowanie beamwingu. Dalej mamy Ferrari, które tak samo przywozi na Monce nowe tylne skrzydło dostosowane pod niski docisk, a także nową lotkę przedniego skrzydła, która też jest dostosowana pod wymagania toru. Williams z kolei tylko z obcięciem lotki przedniego skrzydła, Red Bull także z obcięciami zarówno na przednim skrzydle, jak i na tylnym skrzydle. W celu ewentualnego obniżenia balansu czy dostosowania poziomu docisku na długie, proste na Monza. A z kolei Haas ten weekend bez żadnych poprawek.